Dzisiaj ciąg dalszy dramatycznych wydarzeń, które rozgrywały się w Puszczy Naliborskiej, głównie w 1943 roku. Przypomnijmy, najpierw w maju dochodzi do spalenia miejscowości Naliboki. Potem zorganizowane, można powiedzieć na świeżo, polskie oddziały partyzanckie wyzwalają na 18 godzin miasto i Wieniec. W odpowiedzi Niemcy są przerażeni. No jak to jest możliwe? Tutaj można powiedzieć front wschodni, jest 43 rok, już przegrywają. Na froncie wschodnim jest już po Stalingradzie. A tymczasem tutaj pod bokiem w Puszczy Naliborskiej są duże zgrupowania partyzantów sowieckich, są oddziały polskie, jest wreszcie partyzantka żydowska. W tym czasie oddziały partyzantki sowieckiej szacuje się, że miały nawet około 10 tysięcy ludzi. No więc potężna siła. Oprócz tych jeńców, którzy tutaj zostali po czerwcu 1941 roku, Sowieci zaczęli systematycznie przysyłać za pomocą zrzutów, skoczków, oficerów, komisarzy wszystkie te oddziały sowieckie imienia Stalina, imienia Woroszyłowa i tych wszystkich sowieckich pseudobohaterów. No więc one były nie tylko dowodzone wojskowo, ale także miały swój nadzór polityczny właśnie poprzez komisarzy wojskowych. W tej sytuacji Niemcy decydują się zorganizować pacyfikację Puszczy Naliborskiej, a także miejscowości, które znajdowały się w takim pasie 10-15 km od Puszczy Naliborskiej, po to, żeby wyrzucić stamtąd oddziały partyzanckie, żeby odciąć oddziały partyzanckie od wsi, od zaplecza. Akcję określono mianem Herman. Doszło do niej pomiędzy 13 lipca a 8 sierpnia 1943 roku. Wywiad zarówno sowiecki, jak i polski dowiadują się o tym, że Niemcy planują jakąś akcję. Dochodzi do pewnego spotkania, mimo tej strasznej pacyfikacji z maja 1943 roku na Libok. Następuje porozumienie. Brońmy się razem, dowiadujmy się o tym, jakie są ruchy wojsk. Spróbujmy się nie wchodzić sobie, nie przeszkadzać sobie, a walczyć wspólnie z Niemcami. Dochodzi do, można powiedzieć, takiego porozumienia. Niemcy konsekwentnie od 15 lipca zdobywają, zajmują kolejne wsie. Co robią? Wprowadzają tak zwaną Todeszone, strefę śmierci. Palą, mordują, gwałcą. Młode osoby wywożą na roboty do Niemiec. Przyjmuje się, że w ciągu tych niespełna 3 tygodni zamordowali Niemcy 4280 osób. Potężna liczba. To są małe wsie często, po kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Około 20 tysięcy młodych ludzi zostaje wywiezionych na roboty do Niemiec. Więc w tym sensie akcja przynosi sukces, chociaż jest straszne to prawodawstwo nazistowskie, hitlerowskie, niemieckie. Co się dzieje z oddziałami partyzanckimi? Oddziały partyzanckie muszą się cofać w głąb Puszczy Naliborskiej, cofają się na Mokradła. To, co udało się polskim oddziałom partyzanckim pod wodzą porucznika Lewalda po wyzwoleniu Iwieńca zdobyć bardzo dużo broni, ciężkie karabiny maszynowe. To wszystko teraz te oddziały polskie, ale także sowieckie tracą. Kiedy dochodzi do wspólnej obrony przez oddziały polskie i sowieckie, trwają walki, nagle okazuje się, że oddziały sowieckie gdzieś zniknęły. Mimo zawartego porozumienia zostawiają Polaków samych. W związku z tym pada rozkaz, musimy się wycofywać, musimy się schować w głąb puszczy, musimy się schować na Mokradłach. Pada rozkaz Lewalda, dzielimy się na małe oddziały, na małe grupki, 20-25 osób i przedostajemy się na te tereny, gdzie będziemy mogli przetrwać. Przyjmuje się, że zginęło około 40 polskich partyzantów. Straty sowieckie, no, są bardzo różne szacunki. Niektóre nawet mówią o 800 zabitych partyzantach. Tam dochodzi do bardzo dużego chaosu. Komisarze, dowódcy porzucają swoje oddziały, chronią się pojedynczo, żeby tylko przetrwać, żeby przeżyć. Operacja Herman kończy się 8 sierpnia. Niemcy pozornie odnoszą sukces, natomiast oddziały partyzanckie, polskie, żydowskie i sowieckie przetrwały. O tym, co dalej się stało w Puszczy Naliborskiej, w kolejnym odcinku.